kopalnie z licencją na zabijanie. Takie transparenty pojawiły się dzisiaj przed siedzibą Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Przynieśli je tam aktywiści Greenpeace. Rozsypali też przed wejściem węgiel i sól. Zarzucają ministerstwu, że to zezwala na zasolenie rzek wodami z kopalń, a w momencie kulminacyjnym katastrofy ekologicznej wody Dzierżna i kanału Gliwickiego były bardziej zasolone niż Morze Bałtyckie. Fatima Orlińska. Od kilku dni liczba wyławianych z jeziora Dzierżno Duże i wód kanału Gliwickiego śniętych ryb jest coraz mniejsza, bo zdaniem wędkarzy życie w zbiornikach całkowicie wymarło. I choć eksperyment przeprowadzany na Kłodnicy zdaniem zespołu do spraw Odry powiódł się, a złota alga została zredukowana, dla aktywistów z Greenpeace nie oznacza to rozwiązania problemu trwającego od lat. Dziś przed siedzibą Ministerstwa Przemysłu zamanifestowali swoje poglądy. Kopalnie mają licencję na zabijanie i nikt nie chce im tej licencji odebrać. Dlatego dzisiaj przyszliśmy do Ministerstwa Przemysłu, które jest odpowiedzialne za pracę tego sektora wydobywczego, wydobycia węgla, z apelem, z którym już zwracaliśmy się do innych ministerstw, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do Ministerstwa Infrastruktury, do Instytucji Wody Polskie. Apelowaliśmy do premiera Donalda Tuska o to, żeby zrealizował swoją obietnicę wyborczą i zadbał o polskie rzeki. Nic nie dzieje się ze ściekami, które spływają z polskich kopalń. Aktywiści przyznają również, że nie wierzą w deklarację Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska, które zapowiedziało, że jeszcze w tym roku ma powstać koncepcja instalacji odsalającej zrzuty kopalniane. Nawet jeśli takowa będzie, to Greenpeace uważa, że na efekty trzeba będzie czekać lata, co może powodować kolejne katastrofy ekologiczne. Tymczasowe działania, które obserwujemy obecnie, one nie przyniosą naprawy sytuacji polskim rzekom. Nie możemy wszystkich naszych rzek zalać perhydrolem. To jest po prostu absurdalne, to co się dzieje. No i wreszcie rząd musi stanąć przed tym wyzwaniem i zaproponować konkretny plan zmniejszenia zasolenia polskich rzek. Ministerstwo Przemysłu odpiera zarzuty, twierdząc, że nikt z grupy Greenpeace nie zwrócił się nawet z prośbą o rozmowę czy komentarz resortu. Nie otrzymaliśmy ani zaproszenia na takie spotkanie z Państwa strony, nie otrzymaliśmy żadnej petycji. Widzimy tylko akcję medialną, którą Państwo przeprowadziliście. Jest nam bardzo przykro, bo bardzo chętnie byśmy na takie spotkanie przyszli i wyjaśnili wszelkie wątpliwości. Ja tylko krótko chciałbym Państwu oświadczyć, że to jest nieprawda, że nie przeprowadzamy żadnych działań związanych z wyjaśnieniem i naprawieniem sytuacji. Jak Państwo dobrze wiecie, kończą się prace nad bardzo dużym programem inwestycyjnym związanym z ograniczeniem zasalania zarówno kanału, jak i rzeki. Z wód których od początku sierpnia wyłowiono ponad 110 ton martwych ryb, które teraz będą utylizowane. Zajmują się tym firmy zewnętrzne, którym utylizację zleca Polski Związek Wędkarski. W jaki sposób się to odbywa, gdzie konkretnie trafiają odpady zwierzęce i jakie są procedury, tego nie zdołaliśmy się dowiedzieć. Pytania pozostają otwarte, wojewoda śląski jednak uspokaja. Ze swojej strony mogę tylko zapewnić, że ten odbiór śniętych ryb jest systematyczny, w związku z czym nie dochodzi do takich sytuacji, gdzie te ryby zalegałyby gdzieś w okolicach jeziora i tam też powodowały jakieś dodatkowe zagrożenie sanitarne. Śnięte ryby usuwane są na bieżąco, natomiast jest to odpowiedzialność Polskiego Związku Wędkarskiego. Na Kłodnicy eksperyment wciąż trwa. Wojewoda przedłużył zamknięcie Dzierżna Dużego i czwartej sekcji kanału Gliwickiego do 26 sierpnia. Na Dzierżnie wciąż odnotowuje się dużą liczbę złotej algi, która oscyluje w granicach 190 milionów osobników na litr wody.